Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Siemaneczko, witam przy poniedziałku. Jak widzicie, czym się ładuje majster. Załatwiłem tą gwoździarkę pneumatyczną. No, zabawa nie z tej ziemi. Co tu chcesz? No i bawimy się tutaj. Teraz zaczynamy. Co? No cieszę się, że ta robota, wiesz, te metry będą przybywać. Taki to sprzęt, nie powiem wam co to jest. Wygląda na bardzo ciężkie, a jest bardzo lekkie. Dobra, teraz zaczynamy od góry, bo tam ten kozioł, ta krokiew ma dojechać. No ale to jeszcze chwilę, godzinę, półtorej, no to akurat my tutaj dojedziemy to. Z Jętek, z Dok i tam Tomek wrócił po chorobowym i nam tam wykleja wypoczęty to na 2 metry. Dobra, panie Janek, ogień z rury, przód do góry. No może no nie będzie to tak smacznie może szło, bo trzeba będzie każdą jedną łapać, ale myślę, że nie będzie kurde najgorzej, kurde. No i to troszeczkę wyżej jeszcze, panie Kamil. Dobra, tylko co? O! O kurwa, w szpaksa to. Po co przychodzimy na dni? No, mogę, proszę cię bardzo. Już nikt nie pisze, że dwie by wam przydały. A tu? Ja wiem. Co? Będzie dobrze, ty poczekaj, ja muszę tutaj iść po młotek. A ja też muszę mieć pod ręką w razie czego, bo patrz tu. Nie dobiło i tam szpaks jest, no. Dobra, następna. Jeszcze na filmie jakby spadła, pan Kamil by był zadowolony. To znaczy ten, co nam pożycza, nie? Co? Co mam? Ja gdzie go dałem na personalne? Nie, no danych personalnych nie będę zdradzał. Nie, wiesz, że się nie podciągnę, bo tu trzyma, no. Dobra, dawaj, póki Kamil trzyma ją w ręku, to zaraz może tam będzie trzymał jedną ręką. Aha, kurde. Ty no nie umrze. Nie ma. Także dostałem cały komplet, sprężarkę, gwoździe. No i gwoździarkę. Węże wszystko. Nie wiem co to jest za firma. Może ktoś się wypowie. A tam bijesz z boku? Z boku bijesz? Trzeba przyciąć. A po co ją? Dobra, masz, waluj od razu. No ale kurwa tam u mnie dobitego. Tu przyczep. Trzymaj ją. To ma iść. Co? Z czym się pogniewam? Nie pogniewam się z tym gościem, bo... No co ja muszę z nim gniewać, że dosyć, że pożyczył, to jeszcze co? No uda się go nie zdać, tak. Co? No to najlepiej. Tam jest dwutłokowa jest ta sprężarka, tak? I no musi 6 bar być, no to ten mały kompresorek to raczej tego nie uciągnie. Dobra, trzymaj ja deski. Teraz ty dechy, tak? Powiem, że może od ty, ale nie, no tu jest dobrze, bo są jętki. Co? Będą takie komentarze? Bardzo dobra robota. Pewnie tak.
No i co, sobie tak klepiemy, no. Ostatnio do 12 widzieliście, ile zrobiliśmy, a dzisiaj to zrobiliśmy do 9. Tu za nisko nie możemy, bo musimy jeszcze... Może wejdzie. Jest dobrze. Ty, od góry ty źle. Tylko, że to jest inaczej, bo tu masz jedną rękę wolną, nie? A z gwoździami to jest inaczej. To w ogóle nie ma co porównywać. No. Jakiś mundrol to wymyślił, co mu się nie chciało bić. Zarysuje się, obetnie się z góry na dół i będzie pan zadowolony. Wiecie, ja nie mam też porównania, jak to idzie na gazowym, ale podejrzewam, że tak nie idzie. A w sumie ten wąż to też nie waży, to nie jest wąż od tynków, to mi to ten wąż to w ogóle nie przeszkadza. Co? Dobra, niech on tak będzie, to nie będzie mi spadywał. No i na starczy? Czy jeszcze jedną? Jeszcze? Żebym ten krokwia nam weszła. Krokiew? Kozioł? Kuzieł? Janek, dosyć. Dosyć na razie, bo tu zaraz... Dobra, tam na razie sobie odpuszczam, żeby nie wyszło tak, że... Na cięciu będzie te. Na cięciu wyjdzie gwóźdź. A ten łówek podniosłeś? Swój? No. Dobra, idź z tamtej strony, nie będzie się długo kraczał. Aha, tam teraz środek. O jest! Ja ci powiem późno. Ja mam tu. Czekaj. Masz? Powiedzmy. Co? Teraz pójdziemy tak, tam będziemy musieli przestawić te doki. Tamte też się odwróci w drugą stronę. Ty, no ja muszę teraz kurwa zejść stąd. Idę tam. Ty nie chodź. Tak, ja ci powiem. No nic, widzimy się później. Mamy drugą połowę dnia. No pięknie to idzie. Spacjatka tam z tamtej strony, tak mamy na pół metra w poziomie, jeszcze nie jest do końca zrobiona, ale tamta strona już jest oklepana, bo tam Tomek, żeby mógł styropian do desek dociskać. No a ja tutaj, Kamil tam obcina okap na garażu, a ja tu czekam. Michał docina na wymiar. Te krokwie dojechały. No piękna sprawa to. Teraz cały odcinek będę gadał o tym, jaka to gwoździarka nie jest wspaniała. A co tyle dachów się odeskowało tym. Jak to się mówi. Młotkiem. Na razie nie chcę tych krokwi w ogóle obcinać, bo... No bo nie wiadomo, no po co to sztuka. No tamta to musi być tu to nawet dużo. No tak musi coś być obcięta, żeby można było... No musi, muszą przejść deski
i trochę tam łata, kontrłata, jeszcze blachy tam trochę musi podejść pod blachę koszową. Ale to już będziemy później, jak już też o łatu wadnej będzie, to też będzie inaczej. Myślałem, że dzisiaj tam pójdziemy, coś się nagra z tego, z okapu, no ale okap to w sumie był obcinany. No. Zmierzyliśmy, jaki ma być, ile ma wystawać tam od surowego muru, no są po na kreski, no i Kamil tam pionuje. A tam też nie zaczniemy, bo no, chcemy tam siatką naciągnąć z rusztowań ten metr, co tam jest ocieplany, żeby nie ten... No z dachu tego nie robić. Facjata zrobiona na dzień dzisiejszy. Tu się bierzemy teraz, a tu jest już poznaczone, tylko tu już zostało gola na szpaksach i już nie tnie tak jak trzeba. Tam nie słyszeli nawet. No co, mamy, było zaznaczone jaki okap, to akurat od osi było chyba 88,5, a minus ściana, minus coś tam ocieplenie, w sumie to minus 12 na razie. Zaznaczone, później zmierzone od kalenicy dotąd wszystkie cztery krokwie i... Kamil tu sznurek, pion i ogień. Kurwa, nowy łańcuch założony, a taki jebie kiełbasę. Nie tak jak trzeba. Nie wiem. Nowy łańcuch. Mamy fajrant. Jeszcze zaczęliśmy tu połać na garażu. No ale już dość. Dosyć tego, ile to można. No teraz jest to jak się należy, czyli zaklejone z rusztowania, a nie skokanie po dachu, żeby siatkę wtopić. Chociaż na raz.